dobry Państwu, jest połowa listopada, znajdujemy się w centralnej Polsce, w gospodarstwie państwa Klaudii i Piotra Kulika. Jak widzimy, zaczęły się tutaj pierwsze zbiory, pierwsze grona dojrzewają. Jest to obiekt dwuhektarowy, doświetlany lampami HPS. Odmianą dominującą jest tutaj Tomimaru Mucho. Oprócz tej odmiany ogrodnik testuje odmiany Hakumaru, Fujimaru. Gospodarstwo państwa Piotra Kulika jest w sumie ewenementem, jeśli chodzi o uprawy doświetlane w Polsce, bo jako jedyny ogrodnik na całości prowadzi uprawę w systemie 1:1, to znaczy rośliny są zaszczepione na najmocniejszej podkładce na rynku DER0141TX. W tym roku również pan Piotr testuje podkładkę MaxiFort. Również Tomimaru Mucho jest zaszczepione w systemie 1:1 na tej podkładce. Nasadzenie jest z końca sierpnia, mamy połowa listopada. Te odmiany są tutaj posadzone, część szlagi na Dero, druga część na MaxiForcie. I jak dzisiaj widzimy, odmiany z części Dero 0141DX są dużo wcześniejsze. Owoce szybciej dojrzały i chodzi tutaj nie tylko o Tomimaru, ale również o Fujimaru i Hakumaru.